Słuchajcie, aż kurz opadł od poprzedniego nagrania. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dawno się nie widzieliśmy. Dziś zapraszam Was do Włoch, ale Włoch jeszcze bez koszmaru covidowego. Do Włoch z winem, śpiewem, tańcem, miłością i tajemnicą. A więc film Sekret Bogini Fortuny. To najnowszy film Ferzana Özpeteka, włoskiego reżysera pochodzenia tureckiego. I zaczynamy od wielkiego ślubu, radosnej zabawy i szaleństwa. Jedz, pij i baw się. Ale ten kadr, dokładnie kadr, nagle pęka, bo zdrada zawsze coś niszczy i zabija. Divertito. Arturo fa il geloso. Non ho fatto niente di male. Oto nasza para bohaterów, Alessandro i Arturo. Są ze sobą już 15 lat, które powoli zmieniają się w rutynę i wypalenie. Marzenia i plany gdzieś uleciały, a została męcząca codzienność. Równia pochyła? Czy to już koniec? Nie, bo kapryśna fortuna jednym ruchem potrafi zmienić ich życie i świat. Quanto restate? I bambini restano 3 giorni. Perché tu dove vai? Dwóch zmęczonych facetów i dwójka dzieci, ich najlepszej przyjaciółki. Muszą na kilka dni zamieszkać razem, bo Anna Maria trafia do szpitala. Dzieciaki wywracają ich nudę, rutynę i świat do góry nogami. Setta la dodicesima. Diviso. Setta la quarta. Setta l'ottava. Io ho fatto il classico. Ich kłótnia i bójka dzieci pokazuje, jak bardzo to obcy świat dla dwóch dorosłych facetów i jak wiele muszą albo jeszcze mogą się nauczyć i przeżyć. Powoli wchodzimy w świat naszych bohaterów, zaczynamy przeżywać ich emocje, dramaty i nowe uczucia, bo nagle albo wreszcie są odpowiedzialni także za kogoś innego. To dla nich wyzwanie, wręcz przygoda, która może ich uratuje. Reżyser przychodzi od komedii przez romans, melodramat, aż do prawie thrillera z wiedźmą w tle. Czasem powiem Wam, że miałem wrażenie przeładowania, czy takiego włoskiego chaosu i żywiołu. Narracyjnie Özpetek miesza przeróżne style i gatunki. Nawet kadrowanie jest trochę jak nasze życie. Raz długo i spokojnie, a za chwilę gwałtownie, szybko i krótko. Aiutiamoci a ricominciare, vestita come una signora. Ale wszystko to reżyser pokazuje z wyjątkową empatią, skupiając się na naszych zwykłych, niezwykłych bohaterach życia codziennego. I pokazuje to, czego na przykład tak często brak w polskich filmach, czyli fascynujące relacje międzyludzkie i rodzinne. Może pokazuje to inaczej, a za to jak prawdziwie. Kilka scen z tego filmu zostaje w pamięci na długo, a może i na zawsze, u mnie na pewno. Tak jak na przykład scena finałowa w morzu. W tym wszystkim pomaga fantastyczna obsada. Eduardo Leo i Stefano Accorsi grają znakomite, pełne dramatyzmu i detali, takich niuansów postaci głównych bohaterów. Świetna Jasmine Trinca jako Anne Marie plus cudnie naturalne role dzieciaków. A w tle barwny, jakże wyrazisty drugi plan. Czyli to, co Ferzan Özpetek potrafi pokazać tak blisko i prawdziwie.
I w efekcie to, co zapowiadało się na taki, no w sumie dosyć prosty i może schematyczny dramat domowy, rodzinny, przeradza się we wzruszający i porywający momentami film przesłanie, w którym piękno, zło, ból, radość i smutek mieszają się w jednym tyglu. Jak w życiu, w którym każdego z nas dosięga ręka fortuny i kryzys wieku średniego. Jest to naprawdę pięknie, mądrze, jakże prosto opowiedziane. Może finał z szafą i wiedźmą w tle jest mniej wiarygodny, bardziej taki groteskowo baśniowy, ale z drugiej strony, czy przez to niemożliwy? Ocenicie to sami. Czułem w tym filmie taką szczerość i emocje, które emanują prawdą w prawie każdym geście, spojrzeniu, dialogu. I jak zawsze u Ospeteka czujemy taką niezwykłą chemię postaci. Do tego reżyser fantastycznie dozuje muzę, która chwilami unosi film, daje mu takie drugie dno, tak jak na przykład scena w deszczu. Piękne zdjęcia pięknej Italii, od Rzymu po Sycylię, w naszej covidowo-koszmarnej rzeczywistości. Te zdjęcia dają taki niesamowity oddech i nadzieję, że jeszcze będzie pięknie i normalnie. Jedna ze scen dzieje się w Il Santuario della Fortuna Primigenia, niezwykłym, starożytnym, rzymskim sanktuarium, nawiązując do tytułu filmu. A Fortuna? W mitologii rzymskiej to bogini, która kieruje ludzkimi losami jako bóstwo szczęścia i nieszczęścia jednocześnie. I ma swój niezwykły sekret. Ale żeby go poznać, trzeba zobaczyć film. A więc film Sekret Bogini Fortuny. Daję temu filmowi 8 punktów. Piękne, mądre, wzruszające kino. I powiem wam, że covidowy koszmar dał mi jedną rzecz. Dał mi czas na zobaczenie filmu, których pewnie tak normalnie w zalewie tych superbohaterskich, idiotycznych produkcji From Hollywood, czyli takich filmopodobnych produktów weganiskich, nie miałbym na nie czasu albo po prostu bym je przegapił najzwyczajniej w świecie. A tak zobaczyłem właśnie The Nest, Gniazdo, film Nadzieja, czy właśnie Sekret Bogini Fortuny. I już za tydzień kolejny taki mały, wielki film. Reżyser? Pamiętacie taki film Tamte dni, tamte noce? A więc do tego jeszcze Mick Jagger, Eli Dembicki i miks sztuki, surrealizmu, malarstwa, Donald Sutherland, a więc film The Burnt Orange Heresy. Już w kolejnym Kinomaniaku. A więc do zobaczenia. No critic has spoken to this guy in over 50 years. If I say to you, Paris 1968, 12 paintings gone up in flames in the gallery fire. You're fucking with me.